jestem w Pradze. Zostawiłam mój bagaż w hotelu, jeszcze nie mogę zrobić check-in, bo jest za wcześnie. Jest w sumie 10 rano, ale idę od razu do miejsca, dla którego tutaj w sumie przyjechałam, czyli do szkoły filmowej. Dzisiaj się spotkam z dyrektorem i ustalę z nim mój plan na mój pobyt tutaj, w sensie jakie klasy odwiedzę i tak dalej. Na razie muszę się z nim spotkać. I'm so excited! Oh yeah, the green screen. Po zwiedzaniu udałam się na moje pierwsze zajęcia. Jestem teraz w szkole i byłam na zajęciach z teorii. Zobaczyłam edytowanie, w sensie jak wyglądają zajęcia z edytowania i jakich programów używają. I teraz idę na set dwóch filmów. Jeden to jest zwykła konwersacja przez telefon, a drugi to jest jakiś chyba horror. Idę zobaczyć, jak tutaj nagrywają filmy. This one, the first one, this will get us through there's some blocking and a little bit rolling. All right, two-sided phone call. Roll one, scene one, take one. Soft hands. Hello. Where are you? I'm at a cafe with discussing the beautiful barista. Where? Francie's. You literally picked this place. All right, that was today. I'm sorry, I spaced. You know, it's really rude of you to just not show up to plans you make with someone, okay? Because I woke up early and I got ready and I look cute and I drove here and I already paid for parking and... But... It's okay, but flag is... Like, oh, no, like, don't think too much about it, but you know. Next time for the meeting. Hello. To walk it. I'm gonna go walk. Ready? Stop! Oh, fuck. They're saying it. All right. Yeah. Guys. Background focus. Sound ready? Ready. Yeah. Sound rolling? Rolling. Camera rolling? Rolling. Scene 6. Take 1. Roll 121. To jest jakiś pokój. Tutaj akurat nikt nic teraz nie nagrywa, więc sobie weszłam, bo jakby czemu nie? I wiecie, to jest takie, że jak się nagrywa, to widać tylko tą część, normalny pokój, a nad głową ma się tyle sprzętu, więc jakby to jest takie insane. Tutaj macie normalne drzwi, które się pewnie otwierają, w sumie nie wiem. No. Takie, wiecie, normalne drzwi. Tutaj jest okno, jakaś półka z książkami i szafa, jak widać. A tutaj właśnie cały kominek, cały setup, tutaj jakiś obrazek, jakieś wypchane zwierzę. Więc tak, te krzesła to pewnie obstawiam, że tutaj było jakieś posiedzenie, jakieś pogadanie z nauczycielem, dlatego tak są ustawione. Jest nawet kanapa i jest nawet dywan. Jest już 15. Byłam w szkole chyba od godziny 10, więc spędziłam tam 5 godzin. Skończyłam na razie jakby pierwszy blok zajęć i teraz idę się szybko troszeczkę przejść po Pradze, tak po prostu. Pooglądać jak tu jest i się rozejrzeć co tu jest. Ogólnie Praga strasznie mi daje podobny vibe do Paryża, w sensie jeżeli chodzi o wygląd, bo vibe jest lepszy moim zdaniem niż w Paryżu. Potem wrócę do mojego hotelu i zrobię check-in, bo jeszcze się jakby nie zameldowałam i nie dostałam jeszcze pokoju. I jaki plan mam na później opowiem wam zaraz.
I'm finally at the hotel. To jest mój pokój. Dwa siedzonka, stolik, szklanki, lustro, to jest łazienka, łóżko, telewizor, szczeniczek i herbatka jest i okno. Powiem wam, że jestem tak zmęczona, a to dopiero połowa dnia, ale anyways. Pewnie macie pytania, Daria, co ty robisz w Pradze i w szkole filmowej? No więc, jeżeli mnie jeszcze nie znacie, no to ja chcę iść na studia reżyserskie. Chcę być reżyserem, takim profesjonalnym. Zastanawiam się oczywiście nad różnymi uczelniami, ale zaszła taka super sytuacja, że teraz Perfect, organizacja, z którą byłam na wymianie, zaczęła właśnie współpracować z też innymi programami edukacyjnymi, w tym między innymi z tą szkołą w Pradze. I ta szkoła w Pradze jest jedną z top 15 najlepszych szkół filmowych na świecie, więc no, całkiem nieźle. No i z tej właśnie oto okazji tutaj jestem. Jestem tutaj na razie na 4 dni, po pierwsze, żeby się rozeznać, zobaczyć jak wyglądają zajęcia, poznać uczniów, nauczycieli, stwierdzić, czy chcę tu chodzić, czy nie. No dobra, jestem tutaj dzięki właśnie panu Januszowi i dzięki Perfectowi, bo gdyby nie to, to po prostu by mnie tu nie było, nie ma innej opcji. W sumie to jest chyba najbardziej ekscytujący trip mojego życia w tym momencie, bo czuję, że to nie jest tylko zwykła wycieczka do innego kraju, tylko że jestem tu po coś. Dzisiaj środa, czwartek i piątek właśnie będę chodzić do szkoły na zajęcia. Jakby wiecie, nie muszę siedzieć na przykład całe 2 godziny, jeżeli jest jakiś wykład. Mogę sobie wejść, posiedzieć pół godziny i wyjść. I to jest super. I już wam pokazuję schedule w szkole. Dzisiaj jest Wednesday i tak, na początku ja dopiero 10 byłam w szkole i się spotkałam z dyrektorem i gadałam z nim chyba przez 1,5 godziny. I oprowadzał mnie po szkole ze swoim asystentem. Potem poszłam na wykład, który się nazywał Experimental Film. Tam posiedziałam z 45 minut. Potem przeszłam na kolejne zajęcie, czyli editing. Tam w sumie no jakby za dużo zrobić nie mogłam, no bo i tak nie miałam czego edytować ani nic, więc sobie tam pochodziłam, popatrzyłam. I potem przeszłam do najfajniejszej części, czyli workshopy. A workshopy to są tak jakby takie prace zaliczeniowe studentów. I dzisiaj były robione 2 workshopy, tak. I tam właśnie siedziałam w sumie najdłużej, spędziłam tam chyba, nie wiem, 3,5 godziny, tak w sumie na samych planach filmowych, więc było super. Tam są ludzie z całego świata, więc tak naprawdę niesamowite. Poznałam chłopaka ze Szwecji, dziewczynę z Ukrainy, chłopaków z Indii, po prostu ze wszystkich miejsc na świecie, jakie można tylko wymyślić, więc bardzo fajnie. I teraz jeszcze po południu są zajęcia, bo szkoła działa od 9 rano do 21. Na pewno chcę iść na 19.15, bo wtedy jest wykład z w ogóle jakimś człowiekiem outside of school, że nie jakiś nauczyciel ze szkoły, tylko ktoś inny, Seanem. I on robi wykład na temat tego, jak się wdrożyć w cały, wiecie, ten świat filmmaking i jak dostać się do branży, jak zacząć pracę. Na to na pewno idę. Wiem, że ja będę zmęczona mega, bo wstałam dzisiaj o 4.50, ale chcę na to iść. W ogóle w tej szkole mają takie zajęcia jak na przykład yoga dla aktorów. Są 3 główne programy. Właśnie jeden to jest filmmaking, że właśnie albo jakaś reżyseria, albo kinematografia, specjalne efekty, edycja i tak dalej. Jest aktorstwo, to jest druga rzecz. I trzecie, no nie pamiętam. Ogólnie każdy znajdzie tu coś dla siebie i jak na razie mega mi się podoba. Oni w ogóle też organizują, że na przykład wy byście chcieli pojechać sobie do tej szkoły, ale na przykład nie wiecie, czy chcecie od razu na studia, to organizują coś takiego jak Summer Workshops i ja na to najprawdopodobniej też będę jechać, że w lato jedzie się na cały miesiąc. Pierwsze 2 tygodnie to są zajęcia teoretyczne, że normalnie przychodzicie do klasy, macie zajęcia, omawiacie i tak dalej. I mówię tutaj o workshopach z filmu, nie z aktorstwa, bo z aktorstwa też sobie chcecie. I przez ostatnie 2 tygodnie każdy student, każda osoba, która jest na takim właśnie wakacyjnym kursie, tworzy swój własny short film i normalnie wiecie, macie ekipę, macie aktorów, macie sprzęt, więc to jest taki naprawdę profesjonalny short film i ostatniego dnia jest premiera w jakimś tam kinie tutaj w Pradze i wiecie, ludzie z zewnątrz też mogą przychodzić. Mega, mega akcja, ja na pewno chcę na to jechać. Podlinkuję wam stronę do Perfecta na dole, bo jakby możecie się skontaktować też sami ze szkołą, wiadomo, od razu jakby, czy się skontaktujecie bezpośrednio, czy przez Perfect. Cena będzie taka sama, a Perfect jakby po prostu za was to wszystko załatwi, że tak powiem, i wam pomoże z tym całym procesem aplikowania, więc ja wam zostawiam link do Perfectu, bo tak jest lepiej. Mamy Perfect. Muszę znaleźć jedzenie, bo umieram. A jestem mega podekscytowana na ten wykład. Quick matcha to go, bo bez energii nie dam rady. Jest za późno i za mało spałam. Matcha is literally saving my life. To jest takie plus 10 do studenckości. And when I started out,
one of the first things that my parents did with me to get... I'm sure most of you guys know, you're just sort of repeating things that have been asked. Skończyliśmy wykład, był mega, mega ciekawy, bardzo mi się podobało, ale jestem tak opadnięta, że idę do hotelu i idę od razu spać. Hello guys, witam was, jest kolejny dzień, another day in Prague. Jest 9:20, ja już wstałam się, wyszkowałam, będę wchodzić do szkoły zaraz. Pokrywam mój outfit na dziś. I don't know if you can see it, but... Tak. Jeans, całościowo. Don't lie to me. You know why you're getting separate. I got it. Jestem w kiblu. Mega super światła, normalnie... Czuję się jak w Hollywood. Muszę wam powiedzieć, że kinematografia była mega nudna, w sensie... Myślałam po prostu, że będzie bardziej ciekawa, dlatego z niej wyszłam. Bo wiecie, no jestem tutaj tylko 3 dni, więc też nie chcę się iść na zajęcia, które na razie mnie nudzą. Wiadomo, że jak pójdę do szkoły filmowej, nie będę narzekać, będę chodzić na wszystkie zajęcia, na które muszę chodzić. I myślę, że kinematografię też polubię z czasem, bo jedyne co robiliśmy, to jakby to oglądaliśmy różne obrazy. Pan nauczyciel je wyświetlał na ekranie i je omawialiśmy w takim sensie kompozycyjnym, że sprowadza atencję, gdzie i czy ten obraz jest estetyczny i tak dalej, więc takie rzeczy były omawiane. Pójdę chyba teraz do sali z green screenem, bo tam jest malowanie ze światła, coś takiego. Mam teraz 1,5 godziny przerwy, bo nie ma teraz żadnych zajęć, w których chciałabym wziąć udział. Więc poszłam sobie do sklepu, piłam sobie wodę, bo uświadomiłam sobie, że nic dzisiaj nie wypiłam. Zero przez cały dzień. Więc... Tak, i teraz sobie siedzę. Bardzo lubię w tej szkole, to właśnie to jest szkoła, ale też taki dom, powiedzmy, że jak macie przerwę między lekcjami, to okej, możecie iść sobie do swojego domu, ale możecie też tutaj sobie siedzieć, chillować, nie wiem, pracować na komputerku, cokolwiek. Jest miejsce i tutaj, i na dole, i jest taki student lounge, taki cały pomieszczenie, budynek tylko dla właśnie, tylko po to, żeby móc tam siedzieć, jak się nie ma co robić. Dzisiaj w ogóle siedzę w szkole od 10 do 21. Hi guys, jest już 21. Właśnie skończyłam ostatnie zajęcia. Był to wykład o najgorszych filmach, w którym właśnie nauczyciel nam puszczał różne filmy, w sensie fragmenty filmów, omawialiśmy je, przerabialiśmy też jeden dialog, taki jeden z najgorszych chyba w historii filmów. I ogólnie bardzo fajne zajęcia, były ciekawe, nie nudziłam się, ale już tak o tej 21 jestem tak zmęczona. Ale no, na szczęście już wracam do hotelu, jeszcze muszę iść zjeść. I w ogóle pada deszcz. Después de quererla tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jest jakiś taki mega luźny dzień. A jutro, bo jutro już wracam, ale mam samolot dopiero wieczorem, o 18:00, więc jutro w końcu zrobię sobie dzień na zwiedzanie i trochę pozwiedzam Pragę, pochodzę sobie i tak dalej, bo no nie miałam czasu w ogóle.
maybe I could try it and just see how it would light up. Like, nothing special, nothing. Potem było Q&A z panią casting director, którego nie nagrałam, i potem zrobiłam wywiad z założycielem szkoły, który znajdziecie na końcu filmiku. Hello, this is Tarek. I'm Tarek Hager. I'm one of the founders of Prague Film School. Jest mi trochę przykro, bo to był mój ostatni dzień w szkole filmowej na razie. Bo tak jak powiedziałam, jeszcze będę wracać na summer workshops na cały miesiąc tutaj. Więc fajnie, bardzo się cieszę. I było super, mega mi się podobało. Szkoła naprawdę przebiła moje oczekiwania, a były wysokie. I dzisiaj wyszłam sobie ze szkoły wcześniej, bo jest dosłownie 17. Nie mam za bardzo planu, bo jak mówiłam, zwiedzać będę jutro, więc dzisiaj może sobie po prostu pójdę na spacer po Pradze. Może jeszcze pójdę do jakiejś kawiarni poedytować. Może pójdę do kina w ogóle. Zobaczymy. Wyszłam na miasto, idę do kina i Praga to jest tak piękne miasto w nocy. Ja sobie nie zdawałam sprawy, bo ja zawsze wracałam wieczorem i byłam zmęczona i chciałam spać. A to jest po prostu tak cudownie, tak ślicznie, jest naprawdę. To jest chyba najładniejsze europejskie miasto o nocy, jak już widziałam. A ja w ogóle idę sama na horror do kina. Pray for me. Dzień dobry, to jest mój ostatni dzień w Pradze, dzisiaj wracam niestety. Opowiem wam szybko, jaki jest plan. Muszę teraz oddać klucze do 10 i idziemy na miasto. Dzisiaj robię sobie cały dzień zwiedzania, bo lot mam dopiero wieczorem. Chcę po prostu zobaczyć Pragę bardziej, bo nie miałam czasu. Najpierw pójdziemy do muzeum, wczoraj kupiłam bilety. Potem mam w planach iść na zakupy, kupić sobie jakąś pamiątkę. Plus poszukać prezentu dla mojej przyjaciółki na urodziny. Dalej chcę iść do biblioteki, w której podobno jest super wiele z książek. I na sam koniec chyba pójdę na Pattaya, bo strasznie mam ochotę od tygodnia. No i wiadomo, między tym wszystkim będzie jeszcze dużo chodzenia, po prostu patrzenia, zwiedzania. Nie mogę się doczekać. Let's go guys, zobaczmy razem Pragę. Muzeum było super, teraz idę na shopping. Thank you.
I'm Tarek Hager. I'm one of the founders of Prague Film School. We're a film school based in Prague. We offer programs in filmmaking, documentary film, acting for film. We have students from all over the world, from about 30 different countries, from all over Europe, from North Africa, from Asia, from South America. And the students who come to us, they come to us with a deep interest, that's even passion in film. They've gone to a certain period of their point in their life where they realize that what they really want to do is make a living from making film or being in the industry. And so they take an existential U-turn from wherever they are, and they come with us and they study for 9 months, and at the end of that 9 month period they should have the skills to then be able to start a career in filmmaking. I mentioned we have students from all over the world. We also have students from Poland, and we of course welcome more students from Poland, and we very much encourage students from Poland who are thinking about options for studying film to get in touch with the agency Perfect, that can advise on not only our school but other options out there. They're extremely informed about what's available. They visited the school personally. From this video you'll see that they've took an in-depth research into the programs, into the students' experience, the teachers, and so they'll be able to advise intelligently on whether this type of school would be the right choice for you. So I very much encourage you, if interested in filmmaking and considering Prague Film School, to approach Perfect and inquire with them about the best option for studying film. What advice would you give young people who want to get into filmmaking? I would start very much like Daria Grula, right? And that is starting from a point of pure sincerity, joy, and fun, where you're making films and learning the basics intuitively, so that by the time you feel ready to get a formal education, you already are oriented in the different aspects that go into filmmaking. And you also have, even more importantly, a real need, interest in learning more, because you understand how much a formal education can actually enhance the experience of making films and turbo boost your whole learning of how to make films. So my name is Katarzyna. I'm working for Prague Film School for, I think, 14 years. And I work as a production manager / office manager. My job is to help students with finding locations, getting the shooting permit on some interesting places, because if they are coming from abroad, each country has specifics. My name is Steve Reverend. I'm one of the directors of Prague Film School. I have been working for the school for almost 15 years now. So I have many hats at the school. One of the hats I have is to be a project coordinator, program coordinator, which in essence means that I have to make sure that the program is structured in such a way that students are happy, the faculty is happy, and there could be as many projects that are shot well, and a lot of great short films completed at the end of each program. What's in your European unique about this school? The school is unique that this focuses more on the practical part of the studies. It's located in a great, great area in Prague, in the capital city of Czech Republic. It's a very small school. So what makes Prague Film School stand out is that it's a very, very practical school. So our students come here for sometimes 6 months, a year, 2 years. But no matter what degree of experience they have, we basically put cameras in their hands on the first week already, and it almost never stops until they leave the school. So they have a lot of projects to shoot, a lot of practical assignments. Of course, that's completed with some theory classes and film history classes throughout the program, but they leave the school having shot themselves up to 6 projects, not to mention all of the other projects that they are working on for their classmates. So that's one of the advantages of this school, what makes it special. And because we're an international school as well, it's a great opportunity for students to create their first industry network. I think in general that's what's appealing about film schools, as opposed to avoid film school altogether and focusing on making films on your own, which is of course possible, but you always need a little bit of a network
to get started, and that's what the school offers. People that are coming from all over the world, and they will be able to be in your reach after you finish the school. How are the teachers at the school and students? And our faculty, our teachers are also coming from all around the world. We have from Czech Republic also a bit, from Germany, Sweden, from the UK. Probably I'm forgetting quite a few, but we have a faculty of about like 20 teachers. And what programs do you offer at school? We just offer a semester studies, year 2-year program in filmmaking and acting, documentary, and during the summer we have 4 weeks workshops. What advice would you give someone who wants to become a filmmaker and wants to come to the Prague Film School? My advice to any student who wants to make a movies or to be an actor is just, if you really want, you can achieve your dreams. Focus on your dreams. Have to come with a lot of energy, a lot of ideas, and be ready to work very hard, because you need to build a lot of experience. And you're here for 6 months or 1 year, and here at the Prague Film School you have access to our teachers all the time, our equipment all the time, our facilities all the time. So you need to come for the 6 months, 1 year, 2 year, and use it in the most possible ways that you can imagine. In the past we had a few Polish students, and they were always great, talented. They would be absolutely excited to welcome Polish students. They come with a very specific eye and very great stories from the experience that we've had. We want to see more stories from Polish filmmakers. Zapraszamy! Zapraszamy!